Hejcie, siemanko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. No i witam was tak bardziej na Androidzie 4.1.2. Niestety od ludzi słyszałem różne opinie, że ten Android jest już przeżytkiem, co niestety może być prawdą, że na tym Androidzie no już nic nie ma prawa zadziałać, ale tak naprawdę no powiem wam szczerze, że jest to moja ulubiona wersja Androida. I ogólnie to ja korzystam z tego na co dzień i ja wiem, że jeszcze wiele rzeczy da się na nim zrobić. Tylko trzeba oczywiście wiedzieć, jak to trzeba odpowiednio zrobić. A więc na samym początku myślę, że zaczniemy od nieco kontrowersyjnej rzeczy, jaką jest YouTube. Ponieważ no jak kurde doskonale dobrze wiemy, YouTube nie działa na Androidzie w ogóle Jelly Bean, tak? Aplikacja YouTube nie działa i po prostu trzeba albo pomóc sobie przeglądarką, albo po prostu sobie, no nie wiem, na NewPipe Legacy, jak już pewnie sobie wyobrażacie i jak to pewnie widzicie. No ale okazuje się, ja tu testuję oczywiście to na Androidzie 4.2, na Alcatelu OneTouch Pop C3, bo na LG coś nie działa, ale to też jest Jelly Bean. Wyobraźcie sobie, potestowałem sobie YouTube Music, który, no kurde, miałem wątpliwości co do tego, czy zadziała, czy nie. No ale, kurde, ku mojemu zdziwieniu, wyobraźcie sobie, aplikacja się uruchomiła. Pobrała się ze sklepu Play, uruchomiła się i co ciekawe, normalnie działa. Można normalnie słuchać muzyki. No tyle, że ja nie za bardzo wiem, jak ona działa, więc tak naprawdę wziąłem tylko pierwszą, lepszą muzykę i potestowałem, jak to generalnie u mnie działa. Sytuacja z YouTube Kids pewnie wygląda tak samo, aczkolwiek nie wiem, ponieważ nie testowałem tego i raczej No ciężko mi cokolwiek powiedzieć w tym temacie z racji takiej, że no niestety nie jestem zaznajomiony z tym tematem. No ale teraz już zejdźmy może troszeczkę z YouTube'a. Pomówmy sobie może o socjalach. I tutaj socjale jak najbardziej działają, ponieważ tutaj Facebook, Messenger, działa jak najbardziej, oczywiście w wersji Lite, bo przypominam, że dla słabszych telefonów, a takie były za czasów Androida Jelly Bean w ogóle, to niestety tylko wersja Lite. Ale jak pewnie widzicie, Marketplace, społeczności i tym podobne, wszystko działa generalnie i wszystko jest tak naprawdę git. Także myślę, że nie będzie tutaj jakichś tam przeciwwskazań. Nawet można bez problemu opublikować zdjęcie. Niestety sytuacja troszeczkę się komplikuje z Instagramem, ponieważ no o ile Instagram działa i można przeglądać czyjeś posty, to jednak są pewne mankamenty tego Instagrama i tutaj chciałbym od razu zaznajomić, bo też swego czasu korzystam z Instagrama na tak starym Androidzie. Ogólnie to ja powiem to tak. Posty z obserwowanych przez nas profili można przeglądać na tej wersji Instagrama, ale kiedy zerkniemy na wybrane losowe posty, to nie możemy ich przeglądać. To samo tyczy się, jeżeli chcemy dodać jakiś post, jakieś zdjęcie chcemy dodać, czy ogólnie jakiś tam filmik, bo też wiem, że filmiki się da też dodawać do Instagrama, no to niestety, ale tego nie możemy zrobić, ponieważ niestety wyskoczy nam błąd, że post nie został dodany. Podobnie zresztą sprawa wygląda, jeżeli chcemy komuś przesłać jakiś filmik czy zdjęcie. I tutaj, jeżeli chodzi o prywatne wiadomości, owszem, działają, jednak no, z dodawaniem zdjęć jest sprawa taka, jak właśnie tutaj przedstawiłem w postach,
Czyli po prostu nie działa to i nie możemy ani dodać zdjęcia na privie, ani też za pomocą właśnie postów. Po prostu wiąże się to z tym, że jest to ostatnia wersja Instagrama, która jest obsługiwana na tak starym Androidzie i niestety, no, że tak to powiem, nie jest ona już do końca wspierana. Natomiast co z innymi socjalami, no to nie są co prawda dostępne w Google Play, co no tutaj jest pokazane. Jest oczywiście również takie coś jak WhatsApp, Telegram, takie rzeczy jak Spotify czy inne tego typu, ale no to są wersje specjalnie przeznaczone na tak starego Androida. Także mogą wystąpić różne mankamenty, a nie muszą. Przejdźmy do następnego. Możemy tak starego Androida wykorzystać jako dodatkowy ekran, ale tutaj polecam bardziej jakiś stary tablet, ponieważ tablet ma większy ekran w ogóle i tym podobne. Ciekawostką jest to, że potestowałem sobie tego Androida również na komputerze i powiem Wam szczerze, że dzięki przeglądarce Opera ten Android jest naprawdę używalny i można z niego korzystać normalnie tak jak z Windowsa. Serio, ja na przykład przeglądając na nim internet czułem się jak, no powiedzmy, że jak na normalnym systemie, jak na jakimś Linuxie albo nawet czasami nawet na Windowsie. Chociaż biorąc pod uwagę, że mamy tylko paski nawigacji, no to no bardziej jak na jakiejś hybrydzie Linuxa, ale tutaj widzę, że socjale działają i to w wersji komputerowej nawet naprawdę bardzo dobrze. Nie ma żadnych tutaj zastrzeżeń. Jedynym tutaj zastrzeżeniem jest oczywiście Discord, który w wersji przeglądarkowej niestety wypieprza się na głupi ryj. I to tak co chwila. Dlatego tutaj polecam pobrać oczywiście aplikację. Jednak pamiętajcie, że niestety nie ma jej w Google Play, więc można pobrać oczywiście jakąś starszą wersję, bo pamiętajcie, że najnowsza nie jest wspierana. Także pobrać starszą wersję z internetu, z legalnych oczywiście źródeł. Także no. I widzicie, no, wygląda on jak stary Discord, nie? Bo to stara wersja. Mankamenty są również, jeżeli chcemy dołączyć do kanału głosowego, ponieważ o ile na sam kanał głosowy możemy dołączyć, tak niestety tutaj pojawia się problem, bo wypieprza się to na głupi ryj. I tak powiedziałem to znowu. Ciągle disconnected, więc no tutaj niestety nic na to nie poradzę. Ale tak w kwestii przeglądania internetu, Discorda, komunikatorów i tym podobnych jak najbardziej się sprawdza. Nawet w YouTubie na live'ach również. No ale kwestia teraz myślę gier, bo Android Jelly Bean może się to wydać dziwne, ale nadaje się do gier. Przykładem chociażby są różne emulatory, na przykład emulatory gier, czy to NES-owych, czy nawet popularny zresztą emulator gier na PSP. Działa tutaj bez najmniejszego problemu, jednak należy pamiętać, że nie każde urządzenie wszystko uciągnie. Ciekawostką również jest to, że możemy uruchomić gry takie bardziej, które znamy z PC-ta, czyli chociażby Half-Life'a. I tak, tutaj na szczęście sprawa wygląda tak, że każde urządzenie to uciągnie, więc możemy zagrać sobie w naszego Half-Life'a, nieważne czy na serwerach, czy na single player. Jednak warto zaznaczyć, że na ekranie dotykowym ciężko grać, więc albo zaopatrzyć się trzeba w jakiś większy ekran, ewentualnie tablet, bądź też jakiegoś pada, jeżeli oczywiście nasze urządzenie obsługuje pada
na USB poprzez OTG, bądź też pada na Bluetooth. Ale no, w tym temacie to za bardzo nie wiem. Podobno można też podłączyć klawiaturę i myszkę, ale no, w tym temacie już niestety nie wiem i się nie wypowiem niestety na ten temat. Ale jak widzicie, gry pięknie działają. Niestety kwestia wirtualnych maszyn, ponieważ można sobie wypalić na wirtualnej maszynie Androida, jednak no niestety nie polecam. Głównie z przyczyn takich, że nie działa to dobrze, nie ma dźwięku przede wszystkim i w ogóle no nie polecam. A jeżeli chodzi o Androida, konkretnie Jelly Bean, skupiam się też bardziej na 4.1.2, z którego korzystam, no to jak najbardziej się on sprawdza tak naprawdę w 2022 roku, w codziennym tak naprawdę użytkowaniu, ponieważ no jest to jednak wersja Androida, na której daje radę coś wycisnąć i tutaj no myślę, że pokazałem wystarczająco dużo. Także ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału. Ja mam nadzieję, że wam się spodobał. Łapkujcie, oceniajcie, komentujcie, subujcie mój kanał, byście byli na bieżąco. Zostawcie dzwona kościelnego. To by było na tyle. Na razie. Cześć i czołem. I do zobaczenia w kolejnych materiałach bądź live'ach. Na razie.